Witam wszystkich ponownie. Darmowe miejsca kempingowe dla wszystkich kamperów w Polsce. Hasło, można powiedzieć, nie do zrobienia. Nie da się tego zrobić, jest to niemożliwe, ponieważ żyjemy w kraju, który jest dużo, dużo do tyłu. Ale powiem Wam jedną ciekawostkę. Pewnego dnia złożyłem wniosek do Rady Miejskiej w mojej miejscowości o to, żeby przygotować miejsca kempingowe, miejsca parkingowe dla samochodów kempingowych. Wskazałem miejsce, powiedziałem, co trzeba zrobić. Wezwano mnie na komisję Rady Miejskiej, żebym omówił temat. Temat omówiłem, otrzymałem zgodę. Nadzorowałem pracę, czyli wskazywałem, co trzeba robić, w jakim miejscu, jaka lokalizacja. I chciałbym Wam pokrótce pokazać, jaki jest efekt pracy zwykłego człowieka, który napisał wniosek do Rady Miejskiej. Oto efekt moich prac. Jak widzicie, udało się. Aktualnie będę wnioskował o przygotowanie stanowiska na zrzut wody szarej. Oczywiście nie będzie to na tym parkingu, ponieważ to jest parking przypałacowy. Natomiast postaramy się go zrobić 1 km
maksymalnie 1 km od tego miejsca. I jak się uda, to Wam to opiszę. Także jeśli macie kawałek kartki i długopis, napiszcie do swojej Rady Miejskiej wniosek o przygotowanie kilku miejsc darmowych dla samochodów kempingowych w swoim mieście. Opiszcie, co trzeba zrobić. Doradźcie, jeśli Rada Miejska jest otwarta, za kilka lat może w całej Polsce będziemy mieli darmowe miejsca kempingowe. Pozdrawiam, cześć.